Pomysł zrodził się z potrzeby zrobienia czegoś wspólnie z innymi jednostkami w gminie. I rzeczywiście to się udało właśnie 5 lat temu. Pierwsza i druga edycja odbyły się przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckach. Kolejna odbyła się za budynkiem Domu Kultury, a potem została przeniesiona do muzeum i tutaj już została. Mam nadzieję na stałe. Mamy tutaj do dyspozycji przepiękną i bardzo bogatą kolekcję figurek ceramicznych i drewnianych, zbiory z dawnego gospodarstwa domowego i piękny stary sad, który mam nadzieję już niedługo będzie tętnił życiem, bo planujemy i pracujemy nad tym, żeby przygotować go do kameralnych koncertów. W tym roku z wiadomych przyczyn program był uboższy, dlatego że nie wszystkie jednostki miały możliwość włączenia się właśnie w organizację, ale towarzyszyło nam Nadleśnictwo Strzałowo, Fundacja Terra Desolata, firma animacyjna Sunshine Garden i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wiejskiej. Odbyły się warsztaty edukacyjno-artystyczne, florystyczne i archeologiczne. Zaśpiewał dla nas tradycyjnie zespół Pegas i zespół Vibramfon. Było bardzo kameralnie, kwiatowo, no i pięknie, jak to podczas festynu kwiatowego. Natomiast zwieńczeniem i taką głównym elementem całego festiwalu było poświęcenie drewnianej kapliczki podarowanej przez księdza proboszcza z klonu Krzysztofa Salamona. Był to piękny podarek, który stoi przed budynkiem muzeum i bardzo się cieszymy, że właśnie ksiądz proboszcz mógł ją nam poświęcić tego dnia.